Hej kochani, witajcie na kanale, ja jestem Naomi i tak, ten odcinek jest po polsku dla odmiany, ale jest to ważny odcinek. To jest właściwie zdrowotny update, bardzo ważny zdrowotny update. To się tyczy do całego mojego życia, więc ponieważ wreszcie mam diagnozę oficjalną i też poprawną wreszcie po tych 12 innych niepoprawnych. W poprzednim odcinku, w sensie o tym o Types of Seizures, nie wstawiłam tam jeszcze polskich napisów, ale jest to trochę ciężkie, ponieważ nie ma często polskich odpowiedników. Tam mówiłam o właśnie tam, że są epileptyczne ataki i nieepileptyczne i że ja mam nieepileptyczne i jakie są powody, no bo epileptyczne no to z epilepsji, a nieepileptyczne mogą tam być właśnie na przykład albo mogą być psychogenne, albo mogą być z urazu głowy, albo od takiego FND, to się nazywa jakieś funkcjonalne neurologiczne zaburzenie, albo od zespołu PANDAS, PANS. I ja powiedziałam, że no nie wiem kiedy to tam wstawiam i czy już jest potwierdzone, czy to mam, czy nie. Otóż tak. Dostałam właśnie niedawno oficjalną diagnozę PANDAS. PANDAS, więc nie wiem, może zrobię osobny odcinek, co to jest. Jest choroba, która bardzo lubi się podszywać pod wszystko inne. Dlatego miałam 12 albo 13, 12 albo 13, no bo to chyba jak, no jak 12 różnych rozpoznawanych zaburzeń, które wam mogę nawet wymienić. Kwestia w ogóle... I cynk w tym, że mam PANDAS tak naprawdę od paru lat, ponad 4 albo 5, tylko że nikt nie wiedział, co to jest ze mną, co jest ze mną nie tak. I jakby to się podszywało pod wszystko inne, czyli albo na przykład borderline, wyglądało tak jak borderline, albo się podszywało pod zespół Tourette'a, wszystko. Także normalnie listę wam przedstawię. Więc w tak mniej więcej w kolejności chronologicznej, jakby tak się mówi, że od początku. Dobra, no mi trochę dzisiaj tutaj to pomieszało, więc ja to muszę naprawić. Więc było po kolei tak, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania, anoreksja ogólnie diagnozowali. Zaburzenia depersonalizacji i derealizacji, o czym jeszcze będę mówić, więc spokojnie, jak nie wiecie, co to jest. Schizofrenia albo zaburzenia psychotyczne, tak mówili. Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, czyli DID. Oj, zapomniałam o borderline, jeszcze borderline, to... I OCD. I to chyba wszystko. I z w takich niepsychiatrycznych, niepsychicznych to zespół Tourette'a, zaburzenia snu, ale jakby bezsenność i PNES, czyli psychogenic non-epileptic seizures, czyli nieepileptyczne. To są, że psychogenne, nieepileptyczne ataki rkawkowe, ale ja nie miałam psychogennych, tylko tak myśleli, że mam psychogenne, ale tak naprawdę to są po prostu nieepileptyczne, ale przez PANDAS. Więc to wszystko, to tak naprawdę było jedna rzecz, PANDAS. I kwestia, w sumie to jest nawet dobra wiadomość, bo znaczy to nie jest jakby do uleczenia, do wyleczenia, bo autoimmunologicznych chorób się nie da wyleczyć, ale można je na tyle uciszyć, że one nie będą tak nawracać z taką też częstotliwością. A większość z tych, co mówiłam, zaburzeń, są jakby lifelong, do końca życia i nie ma na to leków, a możesz chodzić na terapię, ale kwestia, że nie ma takich leków. Także to wszystko się wyjaśniło i chociażby kwestia jest taka, że to nie jest tak, że ja nigdy nie doświadczałam tych rzeczy, na przykład, że nigdy tak naprawdę nie miałam zaburzeń dysocjacyjnych, czy w ogóle, albo że nigdy nie miałam borderline. Kwestia, że miałam takie objawy, to nie wyklucza objawów, tylko to nie przez niepoprawna diagnoza, bo to powodowało coś innego. Także w niektórych filmach depresja BPD, DID, to
mówiłam, że jakby no też mogę z doświadczenia, bo sama tego doświadczam. I jakby tak doświadczałam, doświadczam w sumie, ale nie pod tą nazwą, jakby coś innego to powodowało. Nie dokładnie na przykład BPD, tylko PANDAS, które się podszywało, bo to głupie coś, się podszywa pod wszystko, co jest możliwe. I to jest jeszcze dużo innych rzeczy, z którymi można być źle diagnozowanymi. Ja akurat miałam tylko 12 tych rzeczy. I dlatego chciałam wam o tym powiedzieć. Dlatego też na przykład nie mam tików tak często, ponieważ to się jak jestem w remisji, no to nic się nie dzieje, a jak mam nawrót, to się dzieją. I problem w tym, że PANDAS lubi się bawić w kotka i myszkę. To jest ciężko w ogóle zdiagnozować to. To nie jest rzadka choroba, rzadka jest diagnoza. To jest taki... ponieważ nie ma jakby dokładnego badania, które ci powie to albo to. Nie ma takich badań. To jest kwestia obserwacji plus jakby historii choroby plus jak wykluczania innych rzeczy. Więc już po tych 4-5 latach wreszcie została poprawnie diagnoza PANDAS, więc można by powiedzieć, że Jezu, czemu się cieszę z diagnozy? Ponieważ wreszcie wiem, co jest nie tak i wreszcie wiem, co leczyć. I jakby to nie jest zagadka, to już to jest wyjaśnione. Bo tak to po prostu miałam wielkie poczucie winy, że jakby dlaczego ja doświadczam takich symptomów, kiedy nic nie ma sensu z niczym, to takie diagnozy, że nikt nie wie, co się ze mną dzieje i sama po prostu na siebie to no bardzo to przeżywałam, więc tym bardziej, że właśnie przez te pojawianie się i znikanie symptomów, kiedy nie powinno tak się dziać. Normalnie na przykład z jakimkolwiek z tych zaburzeń, one sobie nie idą po prostu, ani się nie pojawiają, jak się obudzisz. A właśnie tym się charakteryzuje PANDAS, że możesz się po prostu pewnego dnia po infekcji obudzić się z na przykład nerwicą natręstw. I tak o! I kwestia, że to wygląda po prostu dziwnie, także co? No to chyba udajesz czy coś. Albo że wymyślasz. Nie. W sensie, niestety PANDAS właśnie dlatego, że jest mało znane, a tym bardziej w Polsce, jeżeli ledwo, w innych krajach bardziej rozwiniętych, na przykład w Wielkiej Brytanii, to jest znane, ale nadal nie tak bardzo jakby wiedza jest rozpowszechniona. Chociaż na przykład lekarze się uczą o tym na studiach, ale jakoś jeszcze nie było tak, żeby lekarz po prostu, żaden mój lekarz nie powiedział sam, a dobra, sprawdzimy, zrobimy ci testy, czy przypadkiem, czy może to jest PANDAS po prostu, PANDAS albo PANS, zobaczymy. Nie, nikt o tym nawet nie wspomniał ani słowa. I ja sama robiłam research, bo kwestia, że ja tam się interesowałam zawsze różnymi zaburzeniami i w ogóle, no i o tym wiedziałam też. I potem jak troszeczkę połączyłam puzzle, bo ja nie sądziłam w ogóle, że ja mogę mieć takie coś, bo to nie jest tak, że ja się o czymkolwiek uczę i od razu to jest to mam to wszystko. Nie, po prostu to jest w mojej głowie, tak, że jestem zainteresowana, no to o tym się nauczyłam, to jest w mojej głowie. Ale potem połączyłam puzzle i raczej połączyłam puzzle między innymi moje objawy, PANDAS, to połączone puzzle zostały. I to ja jakby pierwsza w ogóle powiedziałam, że może to jest PANDAS. I jakkolwiek to brzmi, bo raczej lekarze nie lubią słuchać o tym, że jakby ktoś, kto nie ma doświadczenia, ale nic nie zaszkodzi jakby coś zaproponować, w sensie, że może im to nie przeszło przez głowę albo coś. I wtedy dopiero będą tak, ej kurczę, zapomniałem o tym czy coś, a może rzeczywiście zróbmy testy. Co prawda nie trafiałam zawsze na cudownych lekarzy, trafiałam na takich, którzy uznawali, że nie wyglądam na kogoś z PANDAS. Ale tak to ja byłam jakby pierwszą osobą, która w ogóle miała, że to może być PANDAS, że warto w tym kierunku spojrzeć. I miałam rację. Nie mówię tego jako jakiś flex i w ogóle, tylko kwestia jest taka, że samo diagnoza jakby, w sensie takie,
research i w ogóle to nie jest złe. Ja nie jestem osobą, która uważa, że samodiagnozowanie się jest kompletnie złe. To nie jest kompletnie złe. Mnie na przykład praktycznie to uratowało życie, ponieważ PANDAS potrafi odbierać życie. Także jakby to nie wyszło mi na złe, to mi wyszło na bardzo dobre. Ja po prostu podsuwałam ten pomysł lekarzom, żeby oni to sprawdzili i no i proszę bardzo. Więc, a nawet jeżeli by się okazało, że to nie to, no to trudno, popełniłam błąd. No to teraz, ale jakby kwestia, że teraz coś, to znaczy, że coś innego jest nie tak. No i dalej poszukiwania, ale na szczęście ten cały proces poszukiwania procesów diagnostycznych się zakończył. Po prostu PANDAS. Także myślę, że tak. Myślę, że tak. Cudownie. I ogólnie, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o PANDAS i jakbym życiu... Bo tutaj na tym kanale raczej nie, to nie będzie taki kanał poświęcony szczególnie PANDAS, ale moje inne social media, czyli Instagram i TikTok. Poświęcone PANDAS bardziej konkretnie. No takiej edukacji, szerzenia świadomości i tak dalej, więc w sumie takie same są te nazwy na Instagramie i na TikToku. Także zapraszam. Tutaj po prostu nadal będę o różnych innych też rzeczach publikować. Pewnie trochę po angielsku, pewnie trochę po polsku, jeszcze sama nie wiem. Ale to by było na tyle w tym odcinku. I jeżeli macie jakieś pytania, ponieważ zespół PANDAS to jest, podejrzewam, że coś, co większość z Was po raz pierwszy usłyszała. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to napiszcie w komentarzu. Ja też myślę, że zrobię jakieś Q&A czy coś, więc wszystko wyjaśnię. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę komentarza i subskrypcji oraz dzwoneczka, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco. To było na tyle w tym odcinku. Pa, pa!